Gmina Kozienice przygotowała dla partnerskiego miasta na Ukrainie niezbędną pomoc, która ma mieszkańcom Czuguje w pomoc przetrwać zimę. To pomoc, która od mieszkańców gminy Kozienice będzie przekazana mieszkańcom gminy Czuguje w obwodzie charkowskim. Różne rzeczy, część z tego co gmina nasza partnerska wykazała jako potrzeby miejscowej ludności, a więc miejsca gdzie będzie można się ogrzać, będzie można coś zagotować, czyli namioty, butle, sprzęty, także użytku codziennego. Pościel, wiele, wiele różnych rzeczy, które na co dzień tam brakuje, a są potrzebne. Myślę, że też powstanie kilka punktów niezłomności, tak zwanych więc zbiorowych takich punktów żywieniowo-grzewczych. Dlatego wśród najpilniejszych rzeczy są też nagrzewnice gazowe i agregaty prądotwórcze, a także łóżka polowe czy termosy. Liczymy, że ten transport bezpiecznie dotrze tu z pomocą straży pożarnej, najpierw Rzeszów, później Rzeszowa będzie dali transportowany na Ukrainę. Zobaczymy też, jak to będzie funkcjonowało. Na zakup tych najpotrzebniejszych rzeczy, które trafią do naszego miasta partnerskiego na Ukrainie. Gmina przeznaczyła 150 tysięcy złotych. Jak podkreślił burmistrz jeśli będzie taka potrzeba, pomoc będzie kontynuowana.